Austin Jones, czyli youtuber robiący covery różnych ładnych piosenek, skazany na 10 lat więzienia. ProJared, czyli youtuber, który po prostu sobie gra w gierki i nagle z miliona subskrypcji zostało mu 800 tysięcy. Dlaczego tak się stało? Za chwilę sobie o tym powiemy. Słynny Vincent odpowiedział w końcu Gargamelowi na swoim fanpage'u i straszy go pozwem. Trochę o nadchodzącym Soniku, trochę innych newsów jak zawsze. No już w ogóle od dawna nie było Hop News, od chyba z 2 tygodni, więc mamy sporo do nadrobienia, więc tym bardziej niż zwykle nie mamy czasu. Zaczynajmy. Na początku pamiętaj, że jeśli jesteś nowy na tym kanale, to zasubskrybuj go, żeby być na bieżąco z tym, o czym ciekawe mówi się teraz w internecie. Jest to tym bardziej ważne, że w końcu tutaj pierwszy raz to ogłaszam, że razem z kanałem o nazwie Co jest cięte, który ma bardzo podobne przyrosty do moich, postanowiliśmy, że robimy wyścig. Kto pierwszy zdobędzie 50 tysięcy subskrypcji, no musimy walczyć. Musimy walczyć, moi drodzy. Naprawdę wyciąłem ten fragment z filmu Olfactory 5 plotek o mnie, więc reszta wypowiedzi autorki jest oczywista. Walka na pewno nie będzie łatwa. Link oczywiście do Co jest cięte zostawiam w opisie, ponieważ no, fajne filmy, podejrzewam, że wam się spodobają, ale totalnie go nie subskrybujcie. Obejrzyjcie, w ogóle wylogujcie się ze swojego konta, spójrzcie co on tam ma i go absolutnie nie subskrybujcie, nigdy w życiu. Nigdy w życiu, bo wtedy nie wiem jak ja wygram ten wyścig promując go w swoich filmach. Tak, rozumiemy się, to zaczynajmy. Dzisiejsze Hop News jest bardzo takie youtubowo-dramowo sądowe. A zaczynamy od Austina Jonesa, czyli youtubera, o którym jakiś czas temu mówiłem. Austin Jones jest youtuberem, który nagrywał sobie różne covery popularnych utworów, tylko że były to takie covery, no nie wiem. W Polsce coś podobnego robił Cezik. Generalnie całkiem fajnie brzmi, całkiem kreatywne, fajnie sobie zobaczyć jako ciekawostkę. I jakiś czas temu wyszła trochę nieprzyjemna sprawa. Okazało się, że Austin wypisywał do swoich 13-14-letnich fanek, żeby udowodniły filmikami i zdjęciami, że są największymi jego fankami. Hi, my name is Aurora and this is a story about how Austin Jones wanted me to twerk for him. Wmawiał im w DM-ach, że on tutaj specjalnie tylko tobie daje tę szansę, żebyś została modelką, otworzę ci drogę do świata modelingu, no tylko no, potrzebuje jakąś próbkę twoich umiejętności. Kiedy oczywiście cała sprawa się wydała, w ogóle Austin postanowił nagrać film przepraszający, który jest okropny. Hi guys. I know a lot of you probably have some really harsh and negative opinions towards me right now, and I understand why you do. But I'm asking you to please put those opinions aside for a few minutes. And listen to everything I have to say. Jak wiecie, wyłudzanie dziecięcego porno nie jest zbyt mile widziane w sądzie raczej i w tym momencie został skazany na 10 lat więzienia. Przy czym osoby o takich przewinieniach, osoby, które próbowały wyłudzać dziecięce porno i też jeszcze nie wyglądają na jakieś mega twardzieli, powiedzmy sobie, no podobno w więzieniu mają trudniej. Trzeba przyznać, że jest to dosyć okropne. Bardzo się cieszę, że takie rzeczy się wydają, to znaczy wychodzą na światło dzienne. Co ciekawe w ogóle, jak już to cała akcja zaczęła przedostawać się do mainstreamu, wszyscy zaczynali o tym mówić, to Austin miał jeszcze wystąpić chyba na jakimś festiwalu, w tym momencie nie pamiętam dokładnie. I jakby on by wystąpił, gdyby nie to, że w internecie zrobiła się wielka petycja o to, żeby wywalić go z tego festiwalu, żeby on nie mógł występować. I tylko jakby dzięki tej petycji, w sensie organizatorzy nie widzieli niczego złego w tym, żeby on nadal tam występował. On nie widział niczego złego w tym, żeby on tam wystąpił, mimo że no, cała afera właśnie zaczynała nabierać rozgłosu. I właśnie dzięki inicjatywy ludzi z internetu udało się to jakoś zastopować, udało się sprawę przekazać dalej, udało się to wszystko nagłośnić. Nice. A skoro w sumie już jesteśmy przy tego typu tematach, to może przejdźmy do ProJared. ProJareta? Nie mam pojęcia, jak by odmienić jego ksywę po polsku. W każdym razie, ProJared jest gamerem. Gra sobie w różne starsze gry, recenzuje różne sprzęty. Jak spojrzycie na niego, taki całkiem normalny gość, który gra w gry. Niedawno udało mu się zdobyć 1 000 000 subskrypcji i no właśnie. Na swoim Twitterze opublikował oświadczenie, że jest mu to przykro mówić, ale rozwodzi się ze swoją żoną i że prosi swoich widzów, żeby przez następny czas wszystko obserwowali i potrafili myśleć sami za siebie, żeby nie dawali się temu wszystkiemu, o czym będą słyszeli, tylko żeby sami sobie jakby to przetworzyli, sami sobie przemyśleli to i sami wydali swój osąd, żeby nie ulegali wpływowi,
żeby nie ulegali wpływowi wszystkich innych. I że zdrowie psychiczne jego żony, z którą teraz się rozwodzi, zawsze było i będzie najważniejsze. W każdym razie widać po tym oświadczeniu. No generalnie rozwodzę się ze swoją żoną i zaraz będzie bardzo dużo gówna, które wyjdzie na mój temat i chciałbym, żeby nie wszyscy mnie po tym znielubili. I rzeczywiście, bo w tym samym czasie, tego samego dnia, jego żona opublikowała serię tweetów, w którym podaje to, co odkryła niedawno, mianowicie, że przez parę miesięcy jej mąż, ProJared, zdradzał ją z inną streamerką. No i oczywiście już tutaj się wszyscy strasznie oburzyli, że po pierwsze to oświadczenie na Twitterze ProJareda, jakie ono jest okropne, jak bardzo on próbuje zrobić z ludzi debili i tak. Słuchajcie, to co tam zaraz zobaczycie, to nie patrzcie na to, nie myślcie za dużo o tym. Ale oczywiście no, każdy właśnie potrafi myśleć za siebie i na pierwszy rzut oka widać, że coś tu nie gra. Po drugie, jeszcze wszystkich bardzo zdenerwowało to zdanie właśnie, że on zdrowie psychiczne jego żony zawsze będzie dla niego najważniejsze. Czy gość, który przez parę miesięcy zdradzał, cały czas myślał o tym zdrowiu psychicznym swojej żony? Trochę mi się nie wydaje, żeby to była prawda. Oczywiście tutaj warto zaznaczyć, nie znamy wersji ProJareda, nie wiemy, czy on za jakiś czas nie zdecyduje się przedstawić swojej wersji, tylko, no nie wiem, czeka nie wiadomo na co. Ale to jeszcze nie wszystko. W ogóle ta streamerka opublikowała najpierw u siebie tweeta, że przykro mi, że przez to przechodzisz i pamiętaj, że zawsze jestem tutaj i mogę ci pomóc, jeśli chcesz, po czym po chwili go usunęła, bo no było to dosyć dziwne, było to dosyć nie na miejscu, żeby coś takiego publikować. I powiecie, dobra, to nie jest nasza sprawa, to jest ich sprawa tego małżeństwa, nikt nie powinien się w to mieszać, ponieważ no to w ogóle jest mega prywatne dla tych ludzi. Nie do końca, wyszło więcej faktów. Okazało się, że ProJared znowu tutaj pisał do swoich nieletnich fanek, wysyłając im swoje nudle, które no jakby śmigają po internecie i nie jest to zbyt fajne. Prosząc je oczywiście o to, żeby się jakoś odwdzięczyły. Podobno w ogóle te dziewczyny w ogóle nie wychodziły z taką inicjatywą. Po prostu gość do nich zaczynał pisać i nagle ta rozmowa schodziła właśnie na to, że on im zaczynał wysyłać swoje zdjęcia. Żonaty gość robił coś takiego. W tym momencie od paru dni ProJared nie nagrywa filmów, mimo że wcześniej nagrywał codziennie przynajmniej jeden let's play. Za to można znaleźć wiele komentarzy, w których ludzie mu serdecznie gratulują osiągnięcia 800 tysięcy subskrypcji, bo oni są z jego kanałem już od miliona. No tak dosyć szybko mu lecą te subskrypcje. Niesamowite jest to, jak szybko można sobie zepsuć karierę. Znaczy, nie chcę też go definitywnie mówić, że to już jest koniec jego kariery. Może jakoś się podniesie, może w ogóle się okaże, że te fakty, o których my wiemy, to są zupełnie wykręcone i zaraz się okaże coś zupełnie innego. Ja tam czekam. Wróćmy może na chwilę na nasze podwórko polskie, YouTube'owe. Pewnie większość z was widziała ostatni film Gargamela. Dalej ci, mamy 2019 rok. Ty dalej samotny, płacisz rachunek za telefon, ale jedyne SMS-y jakie dostajesz to te od operatora i własnej matki. Halo Natalia, odpisz proszę, ja już się namyśliłem. Obiecuję, zmienię się, naprawdę. O wszystkich nauczycielach podrywu i tak dalej, to wszystko generalnie jest tam dosyć obrzydliwe. To, co ci ludzie mówią, w ogóle by the way, bo kiedyś na live mówiłem, że... Bo jeden w ogóle z tych nauczycieli podrywu nagrał swoją odpowiedź dla Gargamela, która była straszna. Zaczęliśmy kiedyś oglądać na live i ja obiecałem, że zrobię z tego error. Ale w międzyczasie Gargamel zapowiedział, że prawdopodobnie on w ogóle odpowie na to gdzieś tam w jakimś swoim live, dlatego no nie chcę się aż tak wpierniczać tutaj w nie swoją sprawę, dlatego zostawiam ten temat tego erroru już jakby nie będzie. Ale w tym filmie najbardziej oberwało się niejakiemu Vincentowi, który był głównym bohaterem tego filmu ze względu na to, że zrobił bardzo dużo głupich rzeczy, napisał dużo głupich rzeczy i powiedział dużo głupich rzeczy. Między innymi jego słynny wpis, w którym po prostu opisuje swój że jak chcesz, to coś zrób. To, że ona odmawia, że ona nie czuje się komfortowo, nieważne, idź dalej, ona w końcu nie będzie miała wyboru. Przerażające i przytłaczające. Nie jestem na to gotowa. Wjechałem dłonią między jej nogi, pocierając przez spodnie. Zabrała moją dłoń, wykręcała się też chudowi. Ten człowiek dostaje pieniądze za naukę relacji międzyludzkich. I to był chyba taki główny i najstraszniejszy punkt tego wszystkiego, że gość coś takiego publikuje i ma całą masę jakichś swoich fanów, całą masę osób, które kupują jego kursy, chodzą na jakieś jego wykłady i szkolenia, rozmawiają z nim na grupach, zapisują się na jego webinary, poświęcają naprawdę masę czasu po to, żeby się zaznajomić z treściami Vincenta, który chwali się tym. No i jeśli jesteście takim Vincentem, to co robicie w takiej sytuacji? Znowu, daję wam tutaj ankietę.
Tak, oczywiście. Stosujecie pozew. Straszycie pozwem sądowym Gargamela. Bardzo chcę to zobaczyć, o co Gargamel zostanie w tym filmie oskarżony. Co ciekawe, Gargamel ani razu tam nie używa słowa gwałt o tej całej sytuacji, więc podejrzewam, że będzie dosyć trudno coś na niego znaleźć. Myślę, że coś będzie bardzo ciekawe obserwować, czy to po prostu było postraszenie, czy rzeczywiście Vincent zdecyduje się pozwać Gargamela za ten film. Co ciekawe, bo wiele osób też tam mówi, że no jak chcesz pozwać Gargamela, skoro ty miałeś ten wpis taki z opisem zmuszania kobiety. Tylko problem jest taki, że nie ma żadnych dowodów. To znaczy to, że on to napisał, to nie jest żadnym dowodem, że tak było. I mimo, że jakby my w większości domyślamy się, że prawdopodobnie napisał prawdę, to w sądzie nikt mu tego nie udowodni. On może zawsze powiedzieć, że no, napisałem sobie jakąś historię, którą sobie wymyśliłem. Tak jak, nie wiem, Stephen King, no wiadomo, że nie widział tych wszystkich wampirów, które chodzą po miasteczku Salem. Tak tutaj to też jest zupełna fikcja. Niesamowity jest ten sezon teraz na pozwy sądowe, ponieważ no Mateusz Spysiński teraz cały czas wrzuca posty o tym, że prawdopodobnie będzie miał pozew, ale jednak tak naprawdę nie będzie. I nie wiem, czy mogę zrobić news o samym sobie? Ponieważ po moim errorze sprzed tygodnia dostałem groźbę dwóch pozwów sądowych. Od Kruszwila i od kamerzysty. I wrzucałem to, w sumie nie mówiłem gdzieś o tym na YouTubie, wrzucałem to na swoje Insta Stories i na swoje YouTube Stories. Wiele osób pytało, tak, to jest z oficjalnego konta Lorda Kruszwila napisany komentarz. I też od razu mówię, nie usuwałem żadnych jego komentarzy, po prostu te komentarze jego chyba ze względu na to, że dostały dużo łapek w dół, są bardzo nisko zakopane w tych wszystkich komentarzach pod tym filmem. Jeśli chcecie znaleźć, prześledzić całą historię konwersacji, to musicie bardzo mocno zjechać, ale w końcu znajdziecie te komentarze. Te komentarze tam są, ja ich nie usuwałem, nikt nic z nimi nie robił, tylko nie wiem o co chodzi YouTube'owi, że wyświetlają się tak nisko. W każdym razie Lord Kruszwil, chociaż też słyszałem takie teorie spiskowe, że to nie on napisał, tylko zostało to napisane z jego konta i szczerze mówiąc, po różnych historiach, jakie słyszałem z jego backgroundu, no jest to całkiem prawdopodobne. Napisał, że mnie pozwie, równocześnie edytując swoje poprzednie komentarze po to, żeby dopisać, że jestem debilem, a także amebą i w kilku innych miejscach mnie tam wyzywa. Dlatego czekam po prostu na ten pozew, w którym no jakby on będzie musiał pokazać te wszystkie komentarze, które napisał o mnie. Jak coś, oczywiście wszystko jest poscreenowane, to nie musicie się martwić. To by była porządna drama, to by było ciekawe. Za to przez was ten film został bardzo ciepło przyjęty. Dziękuję bardzo za tyle miłych słów, które usłyszałem na jego temat, za to, że no generalnie wspieraliście mnie w tym filmie i że wam się spodobał. A jeśli mówimy o wspieraniu mnie, to pamiętajcie, akcja Subscribe to Hop cały czas trwa. Tym bardziej w tym momencie, kiedy mamy wyścig, co jest cięte, sub to hop. Komentarze są wasze. Można wygrać serduszko ode mnie za coś takiego. Opłaca się. Plus jeszcze wymyśliłem sobie taki jeszcze jeden challenge. 100 tysięcy do końca tego roku. 100 tysięcy subskrypcji. Nie wiem, czy to się uda, bo też nie chcę jakby robić wszystkiego, co teraz będę nagrywał tylko po to, żeby zebrać te subskrypcje, żeby wygrać wyścig, a później zrobić te 100 tysięcy do końca roku. Nie, jeśli przy okazji się uda, będzie mi bardzo miło, jeśli nie, trudno, ale zawsze, no jakieś takie śmieszne wyzwanie. Następny news. Teraz może na chwilę oderwimy się od YouTube'owego świata i przejdźmy do Sonika. Bardzo kontrowersyjny był w zeszłych dwóch tygodniach, w zeszłym tygodniu, nie pamiętam kiedy to zostało wrzucone, trailer do nowego Sonika. Otóż tak, ma wyjść film z aktorami o Soniku. I filmy na podstawie gier przeważnie no już są dosyć ryzykowną rzeczą, to znaczy one się zawsze sprzedają i mają słabe recenzje, mam wrażenie, że po prostu ci ludzie zakładają. Ja myślę, że to jest coś podobnego jak zakładasz kanał z challenge'ami na YouTubie, to znaczy wiesz, że to będzie miało dużo wyświetleń i że będzie miało masę hejtu i że większości osób to się nie będzie podobało, bo nie jest to nic jakiegoś ambitnego, ale będzie się mocno oglądało, więc to po prostu robisz. Tak samo mam wrażenie, że jest z filmami na podstawie gier. No tylko, że tutaj był jeszcze jeden problem, bardzo duży. Mianowicie, spójrzcie na Sonika. Miau? To nie wygląda najlepiej. To zdecydowanie nie wygląda najlepiej. Sonik tak nie wyglądał. Look at this! I took 9 million steps today. Proporcje ciała Sonika tutaj są takie dosyć ludzkie, że tak to nazwę. No plus jego oczy chyba są największym problemem. I właśnie, wyszedł news, że podobno po tym trailerze mają przeprojektować Sonika, mają go zmienić i w całym filmie ma już występować
trochę poprawiony. Swoją drogą, ciekawe, czy to jest dużo pracy. Ciekawe, czy to jest tak, że raz się go poprawia i później jakby on jest generowany w tych wszystkich innych miejscach na podstawie tej poprawki, przez co wcale nie ma tak dużo roboty, żeby poprawić cały film z jego, z trochę nową, główną postacią, czy jednak rzeczywiście muszą poprawiać cały film przez to. No i niesamowite jest to, kto to zatwierdził, żeby Sonic wyglądał w tak okropny sposób. Następny news. Aha, w ogóle, bo na pewno będzie dużo pytań o Jamesa Charlesa i jego dramę. Tak, wypowiem się na ten temat, ale w przyszłym tygodniu będzie cały osobny odcinek na ten temat, cały osobny film z gościem specjalnym, także czekajcie, w przyszłym tygodniu tak będzie film na temat Jamesa Charlesa, czyli youtubera, który w ciągu jednego dnia stracił 2 miliony subskrypcji, więc czekajcie, w przyszłym tygodniu będzie. Nie będziecie zawiedzeni. No i znowu właśnie, wróćmy do YouTube'a. Otóż Jake Paul niedawno organizował imprezę designera. Pewnie kojarzycie go, to ten raper od Pandy na przykład. No i podobno była to dosyć gruba impreza. I oczywiście tam kilka osób się tam źle zachowywało i tak dalej. Tam policja musiała przyjeżdżać, zabierać. No wiecie, no tutaj to było na zasadzie takie zwykłe imprezy. Tylko że jedna kobieta powiedziała, że zostało jej coś dosypane do drinka. No i wtedy zaczyna się robić duży problem i media zaczynają się interesować tą sprawą, że... Tak chyba nie powinno być. Podobno kobieta straciła na jakiś czas przytomność, po czym jak się obudziła, jak odzyskała tę przytomność, to bardzo źle się czuła. No i no dosyć słaba sprawa wizerunkowo dla Jake'a Paula, bo... Prawdopodobnie no, to nie on zrobił, ani nikt z jego znajomych, to tam było masę różnych osób. Ale jednak impreza była organizowana u niego i to on jest na wszystkich zdjęciach w mediach, które opisują tę sytuację. To jego imię i nazwisko pojawia się jako pierwsze we wszystkich nagłówkach. Także ktoś rzucając okiem, nawet nie skupiając się na tym, no jakby prawdopodobnie połączy, że okej, Jake Paul, jakaś kobieta, która miała coś dosypane do drinka, no dosyć szybko to się łączy bez przeczytania w ogóle całej reszty. Co ciekawe, po jednym z artykułów o tym znalazłem dosyć okropny komentarz. I w sumie trochę cieszę się, że to nie tylko w Polsce znajdują się takie osoby, to znaczy wydawało mi się, że już za granicą, na przykład w Ameryce, no jest już trochę inne myślenie i że raczej nie zdarzają się tam takie osoby, okazuje się, że się zdarzają. Otóż niejaki pan Adam napisał, że nie cierpi tych wszystkich głupich kobiet, które w towarzystwie mężczyzn upijają się bardzo mocno, a później się dziwią, że dzieje się to, co się dzieje. I później narzekają, że ci mężczyźni wykorzystali to, że one były pijane. Podobają mi się odpowiedzi na ten komentarz, że jasne, takie upijanie się nie jest zbyt mądre, ani zbyt fajne, ale jednak mimo wszystko miło jest, kiedy kobieta jednak nie musi się bać, że jak się za bardzo upije w towarzystwie mężczyzn, to coś bardzo złego jej się stanie. I że to nie jest wina tej kobiety, tylko... Nie wiem, podejrzewam, jesteście moimi widzami, wiecie jakie... Jakby wszyscy podejrzewam, reprezentujemy dosyć podobny światopogląd w tego typu kwestiach. Nie będziemy się nad tym rozwodzić. Pamiętajcie, łapiks, subiks, dzwonik oraz komentiks, sub to hop. Cały czas wyścig trwa, co jest cięte. Dziękuję bardzo za wszystkie łapki i tak dalej, bo fajnie ten kanał się rozwija, jestem zadowolony. No i co? Widzimy się w przyszłym tygodniu w odcinku specjalnym Hop News. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Ja jestem Hop, wasz najbardziej